kochani, witajcie na Warsaw Gallery Weekend 2020. Mój ulubiony weekend jesienią w Warszawie, bo warszawskie galerie jakiś czas temu zmówiły się i co roku robią takie wydarzenie, że akurat w ten weekend otwierają się jesienne wystawy. Jest to moment, żeby porozmawiać z kuratorami, porozmawiać z właścicielami galerii, spotkać artystów. W całym mieście mnóstwo się dzieje. W zeszłym roku nakręciłam filmik o Warsaw Gallery Weekend. W tym roku w Warsaw Gallery Weekend bierze udział 29 galerii. Oczywiście nie uda mi się pokazać Wam wszystkich, poza tym znowu wyszedł mi film pełnometrażowy, ale pokażę Wam moje ulubione galerie i pokażę Wam te miejsca, w których w tym roku są najbardziej interesujące wystawy. Zapraszam. Kochani, jesteśmy w Galerii Pola Magnetyczne na Saskiej Kępie. W tym roku z okazji Warsaw Gallery Weekend Pola Magnetyczne zrobiły wystawę Agaty Bogackiej, demonstracja obrazów. I jest to również 20-lecie pracy artystycznej Agaty, także bardzo ciekawa wystawa. Ja Agatę znam wiele lat, śledziłam jej karierę artystyczną. 2 lata temu udało nam się kupić jej obraz, wspaniały obraz. Także słuchajcie, zapraszam. Kochani, o wystawie Agaty Bogackiej opowie nam Gunia Nowik, współwłaścicielka Galerii Pola Magnetyczne. Gunia, co nowego o Agaty Bogackiej? Tak, wystawa Agaty Bogackiej, demonstracja obrazów, nawiązuje do obrazu, który powstał w 1933 roku polskiego żydowskiego artysty Henryka Stręga, potem Marka Wodarskiego. Ten tytuł jest ważny i ten obraz powstanie jego jest ważny, ponieważ w 1933 roku faszyzm dochodzi do władzy. To jest taka sugestia, co się dzieje. No niestety, tak, w Polsce, z czym się mierzymy teraz. I to też, co u Agaty Bogackiej. Agata Bogacka reaguje na świat zewnętrzny. Przeżywa rzeczywistość. Tak, a w ogóle przekłada rzeczywistość na język form i płaszczyzn, które ze sobą w obrazach konsystują i oddziałują na siebie. Oddziałują się tutaj przed obrazem związek i widzimy takie dwa byty, które są z dwóch stron naprzeciwko siebie, a między na środek, no właśnie. Między nimi jest pustka, ale jak się dobrze przyjrzymy pod różnymi kątami, to jakiś ta pustka się gdzieś tam przenika, bo tego słuchajcie pewnie nie widać, ale tak, tutaj nawet to jest ważna, bardzo, tak, termin, który blaknie, kolor blaknie, ale tutaj jest jeszcze jakaś kontynuacja. Jest, natomiast tutaj jest Tak. I w ogóle Agata mówi, że właściwie główna zasada jej malarstwa to jest stawianie granic i rozmywanie tych granic. Stąd mamy tutaj takie mocne akcenty, mocne właśnie granice, ale też właśnie płynne przechodzenie jedno w drugie, płynne gradienty, tak jak w życiu. To jest to o relacjach naszych w życiu międzyludzkich. Czasem są ostre, czasem są... Czasem są łagodne, miękkie, a czasem dochodzi do takich podziałów. Gunia, jeżeli chodzi o kolorystykę, bo to jest dosyć spójna, jeśli można, tutaj i... Pojawia się fiolet, to jest jeden z trudniejszych kolorów, które do zastosowania, jeden z trudniejszych pigmentów, to też jest w wiązce światła taki kolor, który widzimy z najbliższej odległości. No więc to też mówi o tej bliskości, w jakiej jesteśmy, ale jak tutaj zobaczymy w tym obrazie, że czasem właśnie są te takie ostre podziały, czasem jest ten gest państwa bez stręki. I fiolet też jest kolorem feminizmu, co to jest właśnie, ważne. To jest bardzo w ogóle ważnym elementem całej twórczości Agaty. Tutaj jest obraz, który zdecydowanie najbardziej mi się podoba. Nosi tytuł Związek również. Gunia. Tak, jeszcze chciałam dodać, że tak jak mówiliśmy w tym kontekście politycznym, o tej dacie powstania demonstracji obrazów, tutaj na wystawie po raz pierwszy Agata wprowadza nowe medium, to jest wideo. I są to filmy z demonstracji, tutaj walki o wolne sądy, przegranej walki o wolne sądy. I tutaj Agata sama mówi, że często lubi się podłączyć do jakiejś
dźwięków, jakichś instrumentów tutaj idzie za demonstrantami, którzy sami stworzyli instrumenty i słychać takie właściwie plemienne dźwięki, rytmy. I te rytmy, tak, dokładnie. To jest ten rytm, który tutaj odnajdujemy w obrazach. Też chciałam powiedzieć o tym, że we wcześniejszych pracach Agaty było więcej tych obłych kształtów, a od jakiegoś czasu one są takie bardziej rytmiczne, bardziej kanciaste. Są te właśnie rytmy, które tutaj już mniej więcej wiemy, z czego mogą wpływać do jej pracowni. Do jej pracowni. Do 14 listopada, także jeżeli jesteście w Warszawie, będziecie w Warszawie, to jest to wystawa, którą naprawdę koniecznie trzeba zobaczyć. Gunia, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Galeria Raster i wystawa Karoliny Jabłońskiej i Sophie Thun. Karolina Jabłońska to obecnie bardzo, bardzo, bardzo gorące nazwisko polskiego malarstwa. Bardzo charakterystyczny warsztat artystki na tej wystawie, która nosi tytuł Room Tour, czyli takie oprowadzenie po domu, po pokoju. Opowiadają o procesie twórczym. O tym, z jakimi problemami się zmagają, kryzysami twórczymi, jak ta praca wygląda. Skąd czerpią inspiracje, a czasem tych inspiracji brak. Tutaj na przykład zwróćcie uwagę te szkice, praca, widać, że no ten obraz przedstawia po prostu pracę, proces twórczy, pracę nad obrazem. I słuchajcie, decyzje, bo od dawna miałam ochotę na obraz Karoliny Jabłońskiej. Większość prac jest sprzedana, ale została ta praca. Druga propozycja jest taka. Kot i noga. I nasze serca jakoś mocniej zabiły dla tego obrazu. I decyzja zapadła. Bierzemy kota i nogę. Jan Możdżyński. Pomnik zakazu opresji. Instalacja Diany Lelonek Ptaki. Praca Pawła Susida. Teraz już wiecie, że wszystko można nam wmówić. Doskonałe prace Anny Orbaczewskiej. Ten cykl jest zainspirowany malarstwem rokokowym i barokowym. Artystka z Trójmiasta. Bardzo mi się te prace podobają. Galeria Szydłowski. Wystawa Małgorzaty Mirga-Tas. Bardzo fajne, takie kolaże na płótnie. Artystka jest zaangażowana w działania na rzecz kultury romskiej. I działa przeciwko społecznemu wykluczeniu. Prace bardzo takie barwne, kolorowe, żywe. Charakterystyczne dla artystki są takie parawany. Ciekawa wystawa. Warto zobaczyć. Podczas Gallery Weekend są oczywiście otwarte galerie, są wernisaże, ale organizowane są również eventy.
przez galerie, przez kolekcjonerów, przez instytucje. I dzisiaj właśnie jesteśmy zaproszeni przez galerię Pola Magnetyczne na kolację, która będzie, żeby uhonorować Agatę Bogacką, na której wystawie byliśmy. Mam dla Agaty piękne kwiaty i czekamy. Śliczne miejsce. Szampan w klasycznych, przedwojennych, otwartych kieliszkach. Znaczy nie wiem, czy szkło jest oryginalnie przedwojenne, ale ten kształt kieliszka jest typowy dla międzywojnia. Potem dopiero zaczęło się stosować te wąskie kieliszki, żeby bąbelki się nie ulatniały. Ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. It's a very special evening. We are organizing this dinner for amazing painter. Fundacja Galerii Foksal i wystawa Płaca za pracę domową. Paulina Łowska, Agata Słowak i Natalia Załuska. Praca Natalii Załuskiej. Agata Słowak. I moja naprawdę ukochana, mówię to szczerze, Paulina Ołowska. Uwielbiam jej pracę i z przyjemnością obserwuję, jak ta dziewczyna robi karierę na całym świecie. Kochanka. Tutaj podrywaczka. Ja po prostu uwielbiam Ołowską. A tutaj alkoholiczka. Jesteśmy na Pradze, gdzie znajduje się jedno z miejsc, w których w tym roku Galeria Polana Institute zrobiła wystawę. Dziewczyny w tym roku mają dwie lokalizacje, jedną na Jana Pawła, a drugą znalazły tutaj. I tutaj zobaczymy wystawę The Kitchen, kuchnia. Zobaczcie, kogo zastałam na wystawie wyjątkowo, bo w zeszłym roku nie miałam takiego szczęścia. Jak odwiedzałam Polana Institute, to dziewczyn nie było akurat, były w innym. W tym roku, jak wiecie, są dwa venue Polana Institute i odwiedzam pierwsze z nich na Pradze. To jest współwłaścicielka Polany, Justyna Wesołowska. Drugą współwłaścicielką jest Marika Zamońska. W zeszłym roku Wam opowiadałam, że ja u dziewczyn kończyłam Army Practice na Kolegium Civitas. Wspaniałe. Jeszcze nie odebrałam dyplomu, co prawda? Poważnie, nie odebrałam dyplomu. Jesteśmy w pierwszym miejscu, które w tym roku dziewczyny na Warsaw Gallery Weekend otwierają. Justyna, oddaję Ci głos, opowiadaj. Witam na Pradze, w Klei Warsaw, miejscu, które zaprosiło na to zrobienie wystawy. Wystawa The Kitchen, w której biorą udział zarówno artyści polscy, jak i dwie gwiazdy zagraniczne, Ryan Nesarten i Marta Rosner. Jeśli chodzi o artystów polskich, to mamy artystów z Warszawy, również z Krakowa. Martyna Kielesińska, której kuchnia i film wideo tutaj widzimy. Mamy Weronikę Gajsicką, która tu się przechadza i która ma wystawę w Galerii Jednostka. Super. Jej piękne rzeźby są tutaj, przeskalowane narzędzia kuchenne. Mikołaja Sobczaka, Olgę Wycińską, Paulinę Żostowską, Kingę Michalską, Szremika Branasa. To przejdziemy się może, Justyna, co przejdźmy się i opowiesz. Czyli tak, tu mamy Martynę Kielesińską. Ta minimalistyczna kuchnia, która właściwie jest takim przeciwwagą dla tych barokowych trzech innych kuchni, które są tutaj na stałe. To właśnie jedna z rzeźb Weroniki Gajsickiej i Hania Krzysztofiak, której
również indywidualna wystawa jest teraz na Jana Pawła II. Kinga Michalska, artystka, której praca właśnie przyszła do nas z Montrealu. Genialnie wyglądała. Tak? Czy widzicie, jak to jest przepięknie zaaranżowane? Po prostu wiedziałam, że zawsze dziewczyny z Polany robią petardę, ale to jest naprawdę petarda. Martyna Czej. Gorąca znowu Gęsińska. I Marko Rosner. Oraz Szemka Branasa rękawica. Ale to jest fantastyczne, te przeskalowane. Tak, to jest w Zamku Gwiazdowskim. To genialne. Paulina Bustowska. Tutaj zdjęcia również widzimy tam. Justyna, dlaczego kuchnia? Tytuł wystawy wybrzmiał naturalnie, sam temat przestrzeń to zdeterminowała, ponieważ na co dzień mamy tutaj aż trzy kuchnie otwarte do głównej przestrzeni. My zamknęłyśmy jakby ten ciąg kuchenny czwartą instalacją Matynki Leśnińskiej. A kuchnia, o tej wystawie myślałyśmy jeszcze przed pandemią, jest takim, wydawało nam się takim naturalnym, po prostu kobiecą przestrzenią, gdzie robi się bunt, gdzie kobiety knują. Znaczy naturalnie przypisaną do kobiet, ale tam naturalnie przypisaną społecznie do kobiet. Tak, ale nasze królestwo. Tak, ale gdzie właśnie powstaje tak naprawdę, mają prawo powstać poważne przemiany społeczne, protesty kobiet, walka o równo uprawnienie. Czyli jeszcze w czasie pandemii ten temat się też trochę ewoluował, bo okazało się, że ta kuchnia już nie jest jakby królestwem tylko kobiet, tylko dla wszystkich zamkniętych w pandemii jest punktem centralnym, tak. A dla kobiet, na przykład artystek, staje się również warsztatem. I ten proces jakby tworzenia, nie tylko gotowania, właściwie staje się miejscem pracy, nie tylko knowania. Dotarliśmy do Galerii Propaganda, gdzie zobaczymy wystawę Sharon Balaban i Ryszarda Grzyba. Chodźcie. Tytuł wystawy to Wszyscy są na zewnątrz swoich wnętrz. Tutaj są prace Ryszarda Grzyba. Jednocześnie są one prezentowane w wielu miejscach w Warszawie teraz, w Muzeum Narodowym, Zachęta, Pałac Kultury i Nauki. Jesteśmy w Galerii Leto i o wystawie Wojciecha Ireneusza Sobczyka opowie nam jej właścicielka. Dzień dobry, mamy przyjemność się prezentować salową wystawę Wojciecha Ireneusza Sobczyka, który specjalnie dla naszej galerii przygotował projekt składający się w większości z obiektów porcelanowych oraz wspaniałych kotar. Jest to wystawa składająca się z dwóch części, z części literackiej, której autorem jest Sebastian Gawłowski, z części wizualnej, której właśnie jest autorem Wojtek Ireneusz Sobczyk. Wystawa w dużej mierze jest oparta na tryptyku Hieronima Boscha, który jest nam tutaj dobrze znany, stąd też wystawa również jest podzielona na trzy części. Część pierwsza drzewo. Druga część ogród rozkoszy i trzecia część maski w stylu oraz widoki heretyków. Wykonane z porcelaną przez artystę, są również malowane ręcznie tlenkiem kobaltu i później jakby wypalane. Są to obiekty nawiązujące do narzędzi tortur. Mamy tutaj właśnie maski wstydu, które były używane jako kara za nieduże przewinienia typu plotkarstwo, kłamstwo, bałwochwalstwo. Mamy również widełki heretyków, to są te obiekty, które wiszą na ścianie z takimi ostrymi krawędziami. One były stosowane znowuż jako kara za herezję, bluźnierstwo Bogu. W związku z tym faktycznie tutaj ten ich zdobny charakter nie odpowiada do końca temu, jakie one były w oryginale, bo one w oryginale były bardziej skromne, natomiast tutaj artysta dał im zdecydowanie rozbudowaną taką ornamentykę, tak. Oraz są też tu gruszki, obiekty, które były stosowane do rozrywania wnętrzności ciała. Więc w dużej mierze te obiekty wyglądające na kruche i
zdobne. Delikatne i zdobne miały zupełnie inny charakter. Zlokalizowana w Nowym Świecie Muzyki wystawa galerii Serce Człowieka. Praca mojego ukochanego kolegi Pawła Żukowskiego. Jeśli jest bez winy, to ma przejebane. I to również współczesne. Nam to nie będzie wybaczone. Ja ostatnio kupiłam kilka prac Pawła, jego słynnych kartonów politycznych i nie tylko politycznych, poetyckich. Tutaj Kaja Rata. Jan Eustachy Wolski. No, to jest wystawa, gdzie jest mnóstwo artystów. Praca Marty Niedbał. A tutaj Michalina Chłodzińska. Przechodzimy do części, gdzie znajduje się wystawa kuratorowana. Kuratorem jest pan Kamil Pierwszy. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku na wystawie rozmawiałam z panem Kamilem na temat Joanny Woś, artystki, która wtedy miała wystawę solo. Tutaj znajdują się prace Zuzanny Bartoszek i Krzysztofa Grzybacza. Wystawa nosi tytuł Malujemy to, co duchy i anioły nam podpowiadają. Kamil, powiedz, skąd tylu artystów w tym roku? Bo w zeszłym roku ja oglądałam tą wystawę Joanny Woś, tam w tym bardzo kameralnej przestrzeni. Wiem, że miałeś też w centrum wystawy, gdzie było kilku artystów, zebrałeś. Natomiast skąd w tym roku tylu artystów? Bo to wygląda jak salon akademii w starych czasach. To prawda, jest bardzo dużo to artystów. Jakby moim naturalnym sposobem prezentacji jest jednak mała przestrzeń, gdzie pokazuję jedną, a najlepiej, najchętniej wolę dwie osoby pokazać, ponieważ wtedy zachodzi pewien taki dialog pomiędzy samymi pracami. I stąd tutaj pewnie ta wystawa kuratorowana, tak, o której wspominałam. Jest właśnie wystawa Zuzanny Bartoszek i Krzysztofa Grzybacza, którzy świetnie się dopełniają. Zgadzam się. A ta wystawa wyszła z całkowicie z innego powodu. W czasie lockdownu ja się ukryłem, szczerze mówiąc, byłem w górach, ale dochodziły do mnie informacje, że artyści zastanawiają się nad swoją własną sytuacją, ponieważ czuli się trochę zapomnieni w tym czasie. Mhm. Wiele miało różne kontrakty, które powinni wykonać w tym momencie i z tego powstał pomysł, żeby powstała jakaś akcja, która pokazuje społeczeństwu, że nadal funkcjonujemy, nadal tworzymy, nadal chcemy poruszać ważne problemy. I zaprosiłem na początku 30 osób, które rozrosły się do 43. I cała wystawa jest o wątku, który był po lockdownie dość mocno poruszany, czyli snów, że bardzo dużo się osobom różne rzeczy śniły. I chciałem nawiązać, zbiąć to tak trochę chaotyczną właściwie, bo każdy, tu jest głównie pojedyncza praca artystów. Ciężko było to ekspozycyjnie jakoś wykonać, ale wydaje mi się, że... Nie no, udało się. Udało się, ja w pewnym... Galeria Szara, wystawa Szymona Szewczyka. W Galerii Monopol Leon Tarasewicz. Super praca artysty. Uwielbiam Tarasewicza. To taki pejzaż jesienny. Lecimy zobaczyć wystawę Galerii Stereo i Galerii Wschód. W Galerii Stereo
wystawa Cezarego Poniatowskiego Welcome to Itchy Truths, czyli witamy w świecie swędzących, irytujących, niewygodnych rzeczy. I artysta stworzył taki fantazyjny świat. Gdzie mamy wrażenie, że my patrzymy na przedmioty, a przedmioty patrzą na nas. Galeria Wschód i wystawa Marii Lobody Her Dark Materials. Jej ciemne tworzywo, jej ciemne materiały. Artystka w swoich płaskorzeźbach i instalacjach odnosi się do kodów kulturowych, w jakich zapisywane są poszczególne materiały. I próbuje na nowo je zinterpretować. Dasz radę. Oczywiście, że dasz radę. Jak już nie będziesz mogła, to powiedz, że przerwę. Wiesz, co możesz zrobić, jak nie będziesz mogła? Mrugać do nas okiem, żebyśmy wtedy już kończyły, dobra? Okay? Leci? Jestem teraz w tym dzieci. Nie widzę. Nie widzę. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Leci? Trzy godziny później. Trzy godziny później. Zresztą powiedz mi o przestrzeni. Nie, to Kinga, ja to będę do dziwne sobie opowiadać. Miałam tylko na blisko tyle. Wracaj tutaj. Wymieni. Wracaj tu i opowiadaj. Ja nie zawsze chcę za to. Tu. Albo tu. Albo tu, dobra.